Dzień dobry wszystkim, dzień dobry. Co tam was słychać? Mordeczki ikona u Zerixa. Okej. Argentyna, Crespo. Nie, Riquelme. 68 tempa. Dobra, chłopie. Gratuluję ci ikony dobrej. Otwieramy ikonę. Zobaczmy, co z tej ikony, ikony podstawowej lub pośredniej 87+. Poleci. Ja oczywiście ściągam słabeczki jakby co i lecimy. Okej. Anglia! Nie! Lampard! Ale szrot, masakra. 66 tempa to on jedynie co to może iść sobie jak Michu do tego, do rzepki po piwko. Mają wyjść fajne nowe karty. I powiem wam, że ten przyszły tydzień, on będzie tak zajebisty. Kolejna karta Saka. Kolejna karta Hakimi. O, to będzie fajna karta akurat. Ja czuję, że będzie często ogrywana. No, Frimpong ma być w SBC. Też spoko karta. Kwestia, czy będzie dobry w SBC, no bo to wiecie, to są przewidywane takie statystyki. Ale jeżeli będzie dobry, to i będzie grywalny. No i ten Jonathan David ma być w zadaniach też. Ja naprawdę dobrze wspominam tą kartę, bo ja pamiętam, ja nią grałem w Informie jeszcze, a to nie było w tej fifce, tylko gdzieś tam w poprzednich fifkach. Kolejny to Lautaro Martinez. Lautaro, gigachat totalny. Fajne karta, no też kurde, wiecie, zwinny. Ja Lautaro pamiętam, jak kosiłem kiedyś. I to tempo jego, ten dribbling, taki fajny SPO nawet bym powiedział, że nawet spoko będzie. Mordeczki, czy są tu jacyś fani Realu? Kamavinga w SBC. Nie, Boże, w paczkach miałem na myśli. Kunde! O nie, no Kunde, ej, Kunde jest zarąbisty, tylko że on będzie miał wysoko w ataku. No Pedri, karta... Nie wiem. Ej, Pedri średni! No i Rafa Leao, mordeczki, ajajaj! Dobra karta będzie, dobra karta. Dobra, i Rodrigo, ej, Rodrigo jest, kurde, ale jaja. Ale to jest dobra karta, to będzie dobra karta. Top karta, 300 tysięcy zakłada, 250-300 tysięcy. Jezeder Militao, 500 tysięcy. Ale Bellingham, ej, fajna karta. Gwanghulita byłby fajny tutaj. Ej, w ogóle, słuchajcie, mam paczkę. Ulala. Pianeczki. Pianki. Opa, dobra, na szczęście działa. No. No, pianki akustyczne. Będę montował właśnie na ścianie. Halo. To jest głupie. Dobra, no to myślę, że jedziemy z tymi nagrodami powoli. Wezmę niewymienne. O nie, no Common Ball. Suarez. Może być. Na karty World Cupowe powinien być osobny magazyn, bo się syf zrobił. No, zgodzę się. Powinien być taki specjalny właśnie filtr jakiś czy coś. Dobra, dwie paczki za 50 tysięcy. Oby coś dobrego sypnęło. What the fuck. Forza Milan! Anglia, fajnie. Nie no, fajny drop ogółem z tych nagród. Nic nie sypie. Dobra, mordeczki, otwieramy ikonę po narodowościach. Dobra, chill. No to zaczniemy od Drogby. Może Drogba będzie. Nie jest to Drogba, dobra. Francja. Ej, coś jeszcze jest tutaj, czy nie ma? Bułgaria. Nie chciałbym tutaj, żeby był Stoiczkow. Kit. Ja już się boję. Szczerze, ja już się boję. Bobby! Bobby już w klubie! Kurde, ale jaja! Ale słabizna, masakra! 12 rozbudów, tak? Dobrze mówię? 12 rozbudów, dobra, 12 rozbudów od Szymona. Aby coś ci sypnęło. What the fuck? Ej, co jest? Jop! Dobra, majonez! Dobra, chill. No, nic ciekawego. Nie ma ekranów nawet. A może to jest zapowiedź do jakiegoś dobrego dropu, wiecie? Na razie tak cisza przed burzą. A zaraz zjebnie jakimś zawodnikiem za 500 000. Oho, znowu ekran. Znowu Hiszpania. Tym razem 83. Drop w tym tygodniu jest mega zaniżony. Znowu ekran. A Serbia! Kostić 85, dobrze. Okej, Koke. A nie, Ibrahimović! Diaby.
No. Dobra, mordeczki, ikona po statystykach. Neymar, dzięki za obserwację. Mordeczki, ikona. O! Brazylia! O, widzowie, Pele! Ronaldo, dobra, po statystykach. Dobra, idziemy. 85 fizyczności. No jakiś mocny, jakiś mocny. 86 obrony. Jakiś obrońca chyba. 80 driblingu. 80 podań. Taki. 71 strzelania. Obrońca. 70, co? Ej, ale SJ 87, okej, okay, dobra. Ile on kosztuje? 200 tysięcy? Dzięki wielkie za dzisiaj, widzimy się... nie wiem czy nie w sobotę. Babatki, hej. Miłego czwarteczku, piąteczku.